kiedyś nie lubiłem rano wstawać, no ale teraz to polubiłem. Nigdy nie sądziłem, że uda mi się to kiedykolwiek zrobić, no ale marzenia jednak czasem się spełniają. No i mam Irek. Pochodzę z Kraszewa Graczułtych, pod Płońskiem, taki mniejszy Płock. Moja matka była nauczycielką, ojciec strażakiem, ale ja chciałem robić coś dla ludzi. Dlatego przyjechałem do Warszawy. Irek to jest mój dobry kolega z podstawówki. Chodziliśmy razem do szkoły, wiesz? O Jezu, on to był dobry facet, naprawdę. On był taki inteligentny, sobie nie wyobrażasz, słuchaj, taki był inteligentny. On potrafił robić takie matematyczne zadania, że w ogóle... Ja na to patrzyłam i mówię, nie, to nie dla mnie. To bardzo odważny człowiek. Widziałem go raz, może dwa, jak to robił. Myślę, że Warszawa nie byłaby bez niego taka sama. Myślę, że byłaby płytka. Wiecie, no Irek zajmuje się konkretnymi sprawami, nie wiem, jakieś filozofowie, jakieś tam, jaką głębokość ma czarna dziura, jaką skalę, coś tam, ja tam się nie orientuję. Jakieś ostatnio było, ile stopni ma ciepły głos, coś, jakieś takie, wiecie, no... Nic konkretnego. Nie Irek. Irek zajmuje się tylko konkretnymi sprawami. To, co on robi, to ma jakąś wartość. Jest ważne. I z niego trzeba brać przykład. Rozumiecie? Trzeba brać przykład. Tak, dokładnie. Znam już trochę Ireneusza. Jakiś czas, odkąd mieszka w Warszawie, myślę. Przychodzi do nas często. Do naszego salonu. No i co mogę powiedzieć? No po prostu bez niego Warszawa byłaby... No byłaby inna. On jest człowiekiem, który płynie pod prąd. Myślę, że mogę się pokusić nawet o stwierdzenie, że jego praca ma drugie dno. Ej, serio? On tylko dolewa wody do Wisły. Staram się trzymać poziom.